Jak powstaje piwo? Do produkcji piwa potrzebujemy czterech podstawowych surowców. Jest to woda, której idzie do piwa najwięcej, słód, chmiel oraz drożdże. Pierwszym etapem produkcji piwa jest zacieranie. Aby zatrzeć piwo, potrzebujemy zmielić słód i wymieszać go z gorącą wodą. Słód jest to zboże, które zostało wykiełkowane, a następnie po 7 dniach ususzone. Dzięki temu ziarna zbóż zostały pobudzone do życia i wyprodukowały enzymy, które w czasie zacierania są niezbędne, aby z materiałów, które są w ziarnach, ze skrobi, wyprodukować cukry, które drożdże są w stanie przefermentować. Zacieranie trwa około 2 godzin. Podczas zacierania mieszaninę ogrzewamy, mieszaninę wody ze słodem ogrzewamy. To jest od około 40 do prawie 80 stopni. Po tym czasie materiał zapasowy z ziaren skrobi przeszedł w formy rozpuszczalne i to łuskę ziaren musimy oddzielić od ciekłej części roztworu i to jest proces filtracji. Filtracja trwa około 1,5 godziny. Oddzielamy część ciekłą od części stałej i z tych części stałych za pomocą gorącej wody wymywamy jeszcze resztki cukru. Następnie piwo jest przez około godziny gotowane z chmielem. Chmielu, wbrew pozorom, piwo nie jest produkowane z chmielu, tylko ze słodu, a chmiel stanowi jedynie przyprawę, ponieważ idzie go około 50 razy mniej niż słodu do produkcji piwa. Na taką jedną butelkę idzie jedna góra, dwie szyszki chmielu i zwykle do piwa nie trafią w postaci szyszek, tylko przerobionego granulatu. Oddzielamy te części chmielu, które się nie rozpuściły, chłodzimy to do około 20 albo 12 stopni, dodajemy drożdże, piwo nam fermentuje, wydziela się dwutlenek węgla. To jest podobny proces jak przy produkcji wina, tylko są używane inne drożdże. Fermentacja trwa od tygodnia do 2-4 tygodni w zależności od gatunku piwa. Potem piwo musimy zabutelkować albo rozlać w beczki i ono musi sobie dojrzeć. W dzisiejszej sprzedaży są 4 gatunki piwa. Pierwszym gatunkiem piwa jest piwo Pils, jasne, tradycyjne, najbardziej zbliżone do tradycyjnego piwa. Drugim piwem, jakim mamy w sprzedaży, jest piwo pszeniczne, które jest specyficzne, ponieważ to jest piwo górnej fermentacji, mętne. Kolejnym piwem jest piwo bursztynowe, to już jest bardziej polecam piwko dla kobiet, ponieważ jest to piwo z dodatkiem słodu karmelowego, przez to jest takie bardzo miły, słodki posmak. Ostatnim piwem i najmocniejszym zarazem jest piwo Koźlak. Jest to piwo ciemne, około 8%, z delikatnym takim posmakiem karmelowym i delikatną nutą przypalonego słodu wyczuwalną w tym piwku. Najbardziej orzeźwiającym piwem jest piwo pszeniczne, natomiast słodkie piwa, ze względu na to, że to jest właśnie słód karmelowy, najlepiej się sprzedają, ale dzisiaj polecam piwo pszeniczne, bo to jest piwo orzeźwiające, najbardziej orzeźwiające piwo. Około 90% słodu używanego do piwa jest z jednego gatunku, jest to słód podstawowy, taki jak pilzneński, wiedeński, monachilski albo pale ale. Do innych piw, aby dodać im trochę aromatu, dodaje się dodatki innych słodów, na przykład Cara Aroma jest słodem karmelowym, wnosi ciemniejszą barwę i aromaty właśnie takich opiekanych zbóż. To nigdy nie jest tak, że piwo ciemne jest robione wyłącznie z ciemnego słodu. Jest podstawa słód jasny i jest po prostu dodawany do barwy inny słód. Są też słody z innych zbóż, bo to są wszystko słody jęczmienne, ale są też słody pszeniczne, a także można zrobić słód z żyta.
Kolejnym surowcem, który używamy do produkcji piwa, jest chmiel. Chmiel jest głównie używany w postaci granulatu. Są to szyszki chmielowe, które zostały zmielone i sprasowane w postaci takich grudek. Jak dodamy to do gotującej się brzeczki, to się rozpada na taką zieloną zawiesinkę. Słód przed dodaniem do piwa musi zostać zmielony. Z takich ziaren, które są całe, to są całe ziarna jęczmienia, na takich młynkach lub młynkach walcowych powstaje taka śruta. Dzięki temu powierzchnia kontaktu ziarna z wodą jest większa i szybciej zachodzą procesy hydrolizy. Do mieszania zacieru zwykle stosujemy takie mieszadła piwowarskie, takie wiosła. Otwory są po to, aby brzeczka przepływała przez to i dzięki temu jest lepsze mieszanie. Po tym, jak już piwo jest ugotowane z chmielem, musimy je schłodzić. Możemy schłodzić je na przykład na takiej chłodnicy. Te chłodnice wsadzamy do gotującej się brzeczki, a następnie puszczamy przez nią zimną wodę. I woda przepływając przez chłodnicę ogrzewa się, a brzeczka się schładza. Po fermentacji nasze piwo trafia do butelek i musi zostać zakapslowane, na przykład na takiej oto kapslownicy. Tu mamy kapsle, które są nowe, w porównaniu do tych, które są już na zaciśniętych butelkach, one są rozwarte i zaciskając się na butelce, to zamknięcie się zamyka. Jest tutaj jeszcze trzecia rzecz nasza, to są nalewarki do piwa. Jeśli mamy piwo w beczce, ono jest nagazowane. Jeśli spróbujemy je przelać po prostu, ono się wypieni. Dlatego mamy takie urządzenie, które pozwala na przelewanie piwa do butelki z ciśnieniem. Tu wkładamy to do butelki, powiedzmy w ten sposób. Robimy w butelce ciśnienie dwutlenkiem węgla, a następnie powoli przetaczamy piwo przy niewielkiej różnicy ciśnienia, dzięki temu piwo się nie pieni i możemy zakapslować butelkę z nagazowanym zimnym piwem. Co jest potrzebne tak właściwie do produkcji masła i w jaki sposób przebiega cały proces? Przede wszystkim jest potrzebna śmietana. Współcześnie używa się śmietany prosto kupionej w sklepach, bo ze względów, prawda, sanepidowskich niestety nie możemy sobie pozwolić na ubijanie śmietany z mleka prosto od krowy. No i jeśli chodzi o narzędzie, to jest nam potrzebna maselnica. Maselnic było kilka rodzajów. Taka najbardziej popularna i widywana nawet czasami na co dzień, to jest właśnie taka maselnica. Ona jest obecnie te maselnice są robione z drewna sosnowego. Natomiast na wsiach było używane głównie drewno dębowe, dlatego że dąb był takim drzewem, które nie psuło się, dobrze przechowywało różne kiszonki, różne takie właśnie płynne substancje. Natomiast współcześnie używamy drewna sosnowego. Do środka wlewamy śmietanę i zakrywamy maselnicę. I po prostu potem sobie z całej siły ubijamy. Jak ktoś ma dużo siły, to masło powstanie w miarę szybko. Potem się po prostu odkrywa to, wyjmuje się masło i wylewa się maślankę. I to jest cała tajemnica. To pani pierwszy raz? Tak! Ale bardzo ciężki! Ale Jezu, ciężko idzie. Nie, ja wolę kupić kostkę masła. Ojej. Szybciej. No jak szybciej? Jak to tak, ja tak nie umiem szybko wkładać, wykładać. Smak jest też taki fajny, podobny. Także nie pierwszy raz jadłam, nie pierwszy raz widzę, ale przyszłam właśnie dzieciakom swoim pokazać. Jak ci smakuje? Dobrze.